Od kiedy tylko pamiętam, nienawidziłem wysiłku. Jakiekolwiek czynności, które wymagały zaangażowania, były odkładane na ostatnią chwilę. Zadania domowe? Spisywałem. Nauka na sprawdzian? Robiłem ściągi. Obowiązki domowe? Moi rodzice mnie znali, także robiłem tylko tyle ponad granicę, do której mogliby się przyczepić. I nic ponadto. Dlatego jak już się wyprowadziłem, zakończyłem edukację, a ostatnio porzuciłem pracę programisty, znalazłem się w bardzo trudnej dla mnie sytuacji, gdyż od dłuższego czasu mam zero obowiązków. Oho, faktycznie, takie trudne. Powiem tak, statek bez balastu wywrócony może być łatwo. Wyczułem, że mam problem z samodyscypliną. Ciężko jest mi się zebrać do jakichkolwiek aktywności, dużo czasu tracę na bezmyślne przeglądanie internetu. Generalnie cicha. Zdecydowałem, że pora podejść do tego problemu z zaciekawieniem, obserwując, jakie akcje faktycznie dają efekty. To, czego się nauczyłem i wnioski, do jakich doszedłem, przedstawię wam teraz w czterech punktach, które moim zdaniem służą jako oręż przeciwko lenistwu. Witam bardzo serdecznie w pierwszym dniu reszty mojego życia. A tak poważnie, biorę się dzisiaj za kolejne postanowienie. Bez zbędnego gadania, lecimy do parku, więcej wam opowiem. Przede wszystkim trzeba ruszyć. W rozpoczynaniu nowego nawyku, bądź generalnie w zmienianiu czegoś w swoim życiu, najtrudniejsze są pierwsze dni. Zawsze pojawiają się wtedy wymówki, a tu jestem zmęczony, tu zrobię jutro, tu i tak to by nie miało sensu, tu pogoda zła. Dlatego trzeba oszukać tego wewnętrznego lenia i sprawić, żeby nie miał nic do gadania. Najlepiej zacząć od ułożenia planu. Jaki ma się cel, do czego chce się dążyć, a jeżeli chodzi o konkrety, to w moim przypadku, co chciałbym wdrożyć do codziennej rutyny, żeby przybliżyć się do tego celu. Codziennie przez 14 dni zamierzam medytować rano, hajpować się przez co najmniej 5 minut dziennie, poświęcać godzinę na jakąś artystyczną formę, kontrolować moje siedzenie na necie i medytować wieczorem. Nie nałożyć sobie za dużo. O wiele ważniejsze jest, żeby przez krótki okres czasu przyłożyć się do czegoś i wdrożyć to poprawnie, niż nałożyć sobie zbyt dużo obowiązków i później się wykoleić. Kolejnym punktem jest jak najlepsze przekonanie samego siebie, że się już podjęło tą decyzję. Im większe zaangażowanie na start, tym głupiej nam później będzie porzucić dane postanowienie. Mi osobiście pomaga śledzenie w jakiś sposób codziennego progresu. Tym razem przygotowałem sobie tablicę ze wszystkimi podpunktami i dniami. Dodatkowo też sprawia satysfakcję odhaczanie tych rzeczy zielonym markerem. Minimalna dopaminka, ale zawsze coś. Za każdym razem, jeżeli sobie coś postanawiacie na jakiś okres czasu, polecam. Może to być w formie fizycznej, może to być w formie arkuszu Google'a na telefonie, wtedy macie zawsze dostęp do tego. Wstaję rano kolejnego dnia, widzę co mam do zrobienia, widzę co jest zrobione. Dodatkową motywację daje oczywiście postanowienie grupowe. Siemaneczko, dzisiaj rozpoczynam takie dwutygodniowe postanowienie, generalnie, żeby trochę popracować nad sobą. Chciałbym w sumie postować tutaj codzienne Insta Stories, żeby was trochę też zachęcić, żebyśmy może wspólnie nad tym popracowali. Polecam, zachęcam, miłego. No i w moim przypadku podzielenie się tym postanowieniem z wami na Instagramie sprawia, że ja już nie mam odwrotu. Także tak, ja mam lekkie ułatwienie, ale przede wszystkim chcę wam podziękować za wasze zaangażowanie, bo strasznie was dużo napisało i każdy sobie postanowił coś innego. Propsy dla wszystkich, nawet jak nie skończyliście, serio. I jeżeli żałujecie, że przegapiliście taką akcję, to zapraszam na Instagrama, bo planuję w przyszłości zrobić tego trochę więcej. Kolejną rzeczą, o którą warto zadbać, to utrzymanie tego zapału, dorzucanie do ognia przez dłuższy okres czasu. Uważam, że tak samo jak manualne powtarzanie pewnych czynności buduje nam nawyk, tak samo dbanie o tą mentalną część pomaga utrzymać zapał. Gdy regularnie będziemy przypominali sobie cel i powody, dla których w ogóle zaczęliśmy i tym samym tak dorzucali do ognia, do tego żaru, który się w nas tam tlił na początku, no to łatwiej nam będzie utrzymać to tempo przez resztę czasu. Tym samym chciałbym trochę opowiedzieć o medytacji, gdyż uważam ją za idealną narzędzie do tego zadania. No i podziałów medytacji w internecie jest wiele, ale ja chcę przedstawić wam takie moje trzy typy, na które ja ją sobie dzielę. Pierwszy typ, czyli medytacja wyciszająca. W 90% jak nie więcej jest to takie typowe siedzenie bez ruchu. Najlepiej w wygodnej pozycji. Na czym polega? Jest to taka próba utrzymania skupienia na jednej konkretnej rzeczy, najczęściej oddechu. W momencie, gdy pojawiają się inne myśli, trzeba to zauważyć, odrzucić i wrócić do oddechu. Kiedy ją stosuję? W ciągu dnia może nazbierać się wiele myśli, możemy wpaść w taki, że tak powiem, niewygodny rytm, no i czasami trzeba się zresetować, nie? Wyłączyć i włączyć komputer od nowa. No i właśnie wtedy lubię sobie pomedytować. Nigdy nie paliłem, ale wyobrażam sobie, że to jest takie wyjście na papieroska, żeby tak odsapnąć. Chodźcie, pokażę wam, gdzie medytuję wieczorami. Mieszkamy w kamienicy i mamy tutaj ogródek.
i już wam pokazuję, jak ten ogródek wygląda. Ten vibe dźwięków miasta, no nie? Takich odległych. Często tu nagrywam, więc pewnie kojarzycie to ujęcie, ale w nocy ten ogródek nabiera, no, dodatkowego takiego magicznego vibe'u. Ona teraz nie działa, ale czasami tam z tej świnki leci woda i taki idealny chlupot wody bardzo fajnie robi background do medytacji. Kolejny typ to medytacja hajpująca, że tak powiem. Może to być klasyczne siedzenie, może to być trening fizyczny, jakiś bieg, sport. I na czym polega? Dla mnie to jest takie wyobrażenie sobie osiągania tego celu, do którego dążę. Wyobrażania sobie tych wszystkich wysiłków, że one faktycznie się opłaciły. Najczęściej do jakiejś motywującej muzyki. I staram się wtedy tą taką radość, tą energię przekierować na pytanie, co mogę zrobić dzisiaj, żeby się przybliżyć do tego celu. Stosuję wtedy, kiedy brak mi motywacji, kiedy potrzebuję sobie przypomnieć powody, dla których w ogóle chcę coś robić. Powiedzmy, że to jest taka mentalna rozgrzewka, może taki mentalny zapłon. W skrócie, nie chce mi się, słucham hype muzyki, wyobrażając sobie, że rozdalam wszystko, co tylko chcę rozpierdolić i wtedy nagle już mi się trochę bardziej chce. Ostatni typ medytacji, medytacja rozrywkowa. Jak coś, to są moje nazwy i one tak nie funkcjonują w internecie. To jest mój podział. Może być wykonywana klasycznie podczas siedzenia bądź podczas jakiejkolwiek czynności, która pochłania całą naszą uwagę. Na czym polega? Chodzi o to, żeby w 100% skupić się na wykonywanej czynności, żeby się trochę odciąć od tego szumu codziennych myśli. Może to być na przykład gra na instrumencie, może to być rysowanie, może to też być trening, jazda na desce, bądź taki typowo mindfulnessowy spacer. Jest czwarty dzień postanowień. Dzisiejsza medytacja przyjęła taką formę wycieczki. Tu se chodziłem i myślałem, tu se siedziałem i myślałem, tu se leżałem i myślałem. To, że człowiek czasami jak se pomyśli, to se wymyśli, nie? No, trzeba sobie rzeczy ułożyć w głowie, nie? I to jest trening jak każdy inny, moim zdaniem. Dobra, żeby tam nie było, nie? Siedzi i myśli o niebieskich migdałach i myśli, że nie wiadomo co. Kiedy stosuję? Kiedy potrzebuję na dłuższą chwilkę odpocząć. Jak już trochę popracowałem, potrzebuję się czymś zająć, a nie chcę spędzić najbliższej godziny przeglądając internet. Tutaj zaznaczę jedno ryzyko. Mi osobiście wtedy włącza się trochę taki nastrój rozrywkowy właśnie i później może być ciężko wrócić do roboty. Ale zdecydowanie uważam, że takie chwile są potrzebne. Ograniczenie rozproszeń. Kolejnym zagrożeniem, które czyha na takiego lenia jak ja, jest to, że jak już siądę do roboty, to bardzo łatwo się rozpraszam. I to najczęściej totalnie nieświadomie. I tutaj są dwie drogi, którymi można próbować z tym walczyć. Pierwsza z nich to odcięcie się od jakichkolwiek rozpraszaczy na czas pracy. Na przykład telefon zostawiamy w pokoju obok, przeglądarkę zamykamy, tego typu rzeczy. A druga droga, którą tym razem postanowiłem sprawdzić, to usunięcie tego stricte podświadomego odruchu sięgania po szybką dopaminkę. Po pierwsze, trzeba ten odruch zlokalizować, żeby nie był podświadomy. Do tego pobrałem licznik na telefon i za każdym razem, jak tylko zorientowałem się, o kurde, znowu znalazłem się na TikToku albo znowu znalazłem się na YouTubie, naliczałem sobie jeden punkt. No i oczywiście z dnia na dzień staram się tych punktów mieć coraz mniej. I to jest tyle. Drugi krok, jaki przedsięwziąłem, to podzielenie moich czynności na takie klarowne bloki. Na przykład, teraz przez 30 minut montuję. I może 30 minut to nie jest dużo, nie? Ale zależało mi na tym, żeby przez ten krótki czas spróbować ani razu się nie rozproszyć. No i oczywiście z dnia na dzień starać się przedłużać ten okres. Ale to jak ze wszystkim, nie? Na początku małe kroczki. Czemu tylko 30 minut? Bo jestem totalnym noobem, jeżeli chodzi o utrzymanie uwagi. Jak ze wszystkim, nie? Zaczynamy od początku, potem budujemy coraz dłuższe skupienie. Znaczy nie we wszystkim budujemy. Długie skupienie, nie? Tylko chodzi o... No wiecie. Zatem jak mi poszło przez te 2 tygodnie? Na pewno liczba automatycznych akcji się zmniejszyła i na papierze, i w praktyce, ale zauważyłem jedną rzecz. Jak już odpalam jakiegoś TikToka, albo YouTube'a, albo Instagrama, to mam wrażenie, że przesiaduję tam dłużej. Tak jakbym sobie podświadomie rekompensował to. Na tą chwilę nie mogę wam tego polecić, bo mówię, wyniki są niejednoznaczne, ale jeżeli spytacie mnie o moje przeczucie, to chcę dalej próbować tej taktyki. Bo mam wrażenie, że w dłuższym okresie czasu nauczy mnie ona wykrywać ten automatyczny odruch i się powstrzymywać. Zabawa zamiast nauki. Przez te 2 tygodnie między innymi zależało mi na podszkoleniu się nieco w takim skillu ogólnym związanym z nagrywaniem i z montowaniem. Generalnie przez całe moje życie zauważyłem, że jak mam się czegoś uczyć, coś mi jest pokazane, jak mam robić, to mi się strasznie nie chce. A jak podchodzę do nowego materiału z takim zaciekawieniem i a, w sumie to wyrąbane, zrobię se to, a jak mogę to zrobić? No. Podejście bardziej właśnie zabawowe, to czas mija nieporównywalnie szybciej. Dlatego na postanowienia związane z rysowaniem, tworzeniem muzyki i nagrywaniem nie narzucałem sobie żadnych wytycznych, a raczej chciałem podejść do tego z zupełnym luzem. Nie chcę się na nic nastawiać, to ma być czysta zabawa. Puścimy sobie muzyczkę z głośników.
Kolejny dzień rysowania. Rysunek tym razem nabrał kolorów. Mi się podoba, może nie bardzo, ale podoba mi się. A interpretację zostawiam wam. Napiszcie w komentarzach, co według was on przedstawia. Cześć. O, patrzcie, jakie ma łapki. Takie, żeby jeść. A ma bebzol. No, jak dzisiaj nagrałem jego bebzol. Patrzcie, jaką ma chillerę. Chłop normalnie nie ma żadnych postanowień, nie? Nie to, co my, którzy ruszamy do boju, tak? Siódmy dzień, połowa, teraz to już z górki. Najprostszy przykład, jaki mogę podać, to nie próbowałem zadać pytania, od czego zacząć naukę montowania, tylko widziałem TikToka, który przykuł moją uwagę i bardzo mi się spodobał, bo był spoko zmontowany i pomyślałem, okej, spróbuję go odtworzyć. Jak zrobić ten konkretny? Dzień 11, dzisiaj wybiorę się zrobić, pobawić się właściwie robieniem hyperlapsu, czyli takiego zbioru zdjęć robionych bardzo małą różnicą perspektywy i później łączenie ich w taką jedną fajną sekwencję. Ale jak to wyjdzie, no to zaraz zobaczymy. Siup! Dobra, jesteśmy przy ulicy Floriańskiej i chyba zamiast celować w kościół, będę celował w bramę floriańską. Wydaje mi się, że tu będzie lepszy kąt pod to. Zobaczymy. No i to też może się wydaje oczywiste, nie? Ale czasami trzeba powiedzieć głośno oczywiste rzeczy, żeby one dotarły. Nie starałem się, nie wiadomo jak przygotowywać. Po prostu brałem kamerę i robiłem to tak, jak myślałem, że to się robi. I potem patrzyłem na efekty. W podobnym stylu podszedłem do całości tego postanowienia. Bardziej niż na poleganiu na wskazówkach, takich ogólnie przyjętych, powiedzmy, zależało mi na zaaplikowaniu pomysłów wyciągniętych z mojego własnego doświadczenia. I powiem szczerze, że jestem zadowolony. Te dwa ostatnie tygodnie naprawdę miałem chęć do roboty i robiłem. Wiadomo, też siedziałem na łóżku i przeglądałem TikToka, ale ten czas był drastycznie zredukowany w porównaniu do niektórych moich tygodni. Tak więc przede wszystkim, co polecam, to polecam samemu sobie popróbować różne rzeczy. A w drugiej kolejności może lekko zasugerować się tymi podpunktami, które ja wymieniłem. Puk, puk. Dobra, Danon, bo ja tu muszę nagrywać. No, co ty wariat? Danon, kto się tu zeszczał? Kto się tu... Masz kuwetę obok, chłopie. Tu jest kuweta, tu się zeszczałeś. No co patrzysz na mnie, jakbyś mnie upolować chciał? Oj, no taki jesteś słodki.